Witam na kanale, z tej strony Projekt Historia. Na samym wstępie zapraszam Was jeszcze na serwer Discord, do którego macie link w opisie. A w dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić moim zdaniem najciekawsze prototypy czołgów zbudowanych przez Amerykanów. Zapraszam na materiał. Materiał rozpoczynają pojazdy drugowojenne. I na starcie mamy kołowy nośnik uzbrojenia z trzycalowym działem o nazwie T-55A1. Był to prototyp pojazdu opracowany przez Allied Machinery Manufacturing Company w 1943 roku dla armii USA. T-55A1, pojazd z napędem na 8 kół, był uzbrojony w jedno trzycalowe działo w ograniczonej pozycji obrotu i jeden karabin maszynowy kalibru 50. Koch Brothers opracowali niezwykły pojazd do warunków pustynnych. Miał on dwa wózki z napędem na 4 koła, każdy z własnym silnikiem. Sterowanie odbywało się poprzez obrót przedniego wózka. Następnie rozwinęli swój projekt w niszczyciel czołgów z dwoma silnikami z tyłu. Armia była wystarczająco zainteresowana, aby podpisać kontrakt na rozwój jako T-55. Testy doprowadziły do modyfikacji wzorcowej, jakim była T-55A1. Dalsze testy potwierdziły, że nie był on odpowiedni i T-55A1 został anulowany. Napęd pochodził z dwóch ośmiocylindrowych silników Cadillaca, chłodzonych cieczą, każdy w stanie wyprodukować 110 koni mechanicznych. Produkcja rozpoczęła się w 1943 roku, jednak w tym czasie preferencje przesunęły się w kierunku gąsienicowych pojazdów przeciwpancernych i T-55 został anulowany. Pojazd był wyposażony w jedno działo M1918 o kalibrze 3 cali, czyli 76 mm i mógł wnosić do 90 sztuk amunicji. Jeden karabin maszynowy M2HB kaliber 50, czyli 12,7 mm do obrony. Mógł rozwijać zawrotną prędkość aż 97 km na godzinę w dobrych warunkach. W pojeździe mogło przebywać 4 załogantów. Zbudowano tylko jeden egzemplarz T-55A1. Kolejny na liście jest T-30. Był amerykańskim czołgiem ciężkim zaprojektowanym pod koniec II wojny światowej, aby stawić czoła nowym niemieckim wozom bojowym. Był tworzony jednocześnie z innym czołgiem ciężkim, T-29. Prace projektowe ruszyły w kwietniu 1945 roku i trwały do 1947. Wersja czołgu oznaczona jako T-30A1 posiadała dodatkowy właz z tyłu wieży do wrzucenia łusek. Drugi wariant został oznaczony jako T-30E2. Jeden egzemplarz ze zmodernizowaną wieżą został zbudowany po wojnie i otrzymał oznaczenie T-57. Jedyny ocalały egzemplarz czołgu T-30 znajduje się obecnie w Fort Knox w stanie Kentucky. T-30 był wyposażony w armatę T-7 o kalibrze 155 mm. Czołg był zasilany silnikiem chłodzonym powietrzem Continental AV1793 o mocy 704 koni mechanicznych. Pancerz mierzył od 25 mm do 280. W pełni załadowany ważył 88 ton. Prędkość maksymalna wynosiła 43 km na godzinę na drodze i około 35 km na godzinę w terenie, co przy tej masie jest naprawdę imponujące. Mógł przewozić 6 załogantów. Zbudowano łącznie 6 wariantów. Ostatnim pojazdem drugowojennym będzie T-28 Super Heavy Tank. Późniejsze oznaczenie T-95 Gun Motor Carriage. Największy czołg super ciężki zaprojektowany dla potrzeb amerykańskiej armii w czasie II wojny światowej. Do 1945 roku nazywany był T-95, a po 1946 przemianowano go na T-28. Pierwotnie planowano jego użycie przy forsowaniu linii Siegfrieda, a w późniejszym okresie planowano jego wykorzystanie w czasie inwazji na Japonię. Nie posiadał wieży, przez co miał stosunkowo niską sylwetkę i według niestandardowej terminologii był raczej działem pancernym, a nie czołgiem. Całkowita masa tego behemota miała wynosić 95 ton, a w porównaniu z innymi czołgami amerykańskimi z tego samego okresu miał bardzo gruby pancerz, sięgający aż do 300 mm, co miało mu zapewnić ochronę nawet przed niemiecką długą armatą 88 mm. Napęd zapewniał mu silnik spalinowy GAF V8 o mocy 410 koni mechanicznych, co pozwalało mu osiągnięcie prędkości zawrotnych 14 km na godzinę.
posiadał cztery gąsienice, zamiast tradycyjnych dwóch. Dwie zewnętrzne mogły być zdejmowane w czasie transportu. Jego uzbrojenie główne stanowiła armata T5E1 o kalibrze 105 mm. Ten kolos przewoził od 3 do 4 załogantów. Planowano zbudować 5 prototypów, a następnie 25 egzemplarzy produkcyjnych. W rzeczywistości zbudowano jedynie 2 prototypy, z których żaden nie wziął udziału w walkach. Okres zimnej wojny otwiera nam pojazd HSTVL. Był lekkim czołgiem armii USA produkowanym przez AAE Corporation. Został opracowany w ramach programu Armored Combat Vehicle Technology, ACVT, wchodzącego w skład projektów Tank Automotive and Armament Command, TACOM. Na początku 1977 roku armia wybrała propozycję od AAE i Pacific Car and Foundry do analizy wykonywalności koncepcji HSTVL. W grudniu 1977 roku armia przyznała kontrakt na produkcję HSTVL firmie AAE. Spełnienie celu wagowego HSTVL było jednym z pierwszych zgłoszonych wyzwań i później nie było już żadnych. We wrześniu 1981 roku nie zgłoszono żadnych istotnych problemów z HSTVL-em. Martin Mariette wyraził zainteresowanie wspólnym przedsięwzięciem z AAE Corporation w celu zgłoszenia wersji HSTVL do konkursu Armored Gun System Armii USA. Korporacja najwyraźniej uznała, że technologia nie jest wystarczająco zaawansowana, aby przeprowadzić radykalne zmiany w HSTVL w celu spełnienia nowych wymagań AGS. Dlatego nie złożyła żadnej oferty w programie. Ten lekki pojazd ważył zaledwie 20,5 tony. Był wykonany z bliżej nieznanych stopów aluminium, lecz zakłada się, że są to podobne stopy jak w przypadku M2 Bradley'a. Był wyposażony w armatę automatyczną XM274 CTA o kalibrze 75 mm oraz współosiowy karabin maszynowy M240 kalibru 7,62 mm. Zasilany silnikiem turbinowym Lycoming 650 o mocy 650 koni mechanicznych. Przewoził 3 załogantów. MBT-70, czyli Main Battle Tank 70 lub po niemiecku Kampfpanzer 70 lub KPZ-70. Prototypowy czołg podstawowy opracowany wspólnie przez RFN i Stany Zjednoczone w latach 60. XX wieku. W pojeździe zastosowano szereg zaawansowanych technicznie rozwiązań. Czołg wyposażono w hydropneumatyczne zawieszenie pozwalające na rozwijanie dużych prędkości w terenie i pochylenie kadłuba do przodu i do tyłu, jak również dwuwarstwowy pancerz zapewniający ochronę przed pociskami kumulacyjnymi. Dodatkowo cała załoga znajdowała się w wieży pojazdu, co sprzyjało optymalnemu opancerzeniu i niskiej sylwetce czołgu poprzez wyeliminowanie stanowiska kierowcy z kadłuba. Wersja amerykańska miała być uzbrojona w armatowyrzutnię XM-150 kalibru 152 mm, strzelającą amunicją konwencjonalną, jak również pociskami kierowanymi MGM-51 Shellylag, takimi samymi jak w czołgu M551 Sheridan. Wersja niemiecka zakładała wykorzystanie konwencjonalnej armaty Rheinmetall kalibru 120 mm. Skokowy wzrost kosztów projektu spowodował, że Niemcy wycofały się w 1969 roku, zamiast tego rozwijając bardziej konwencjonalny czołg Leopard 2. W USA prace kontynuowano jeszcze przez 2 lata. Tam również ze względu na ograniczenia budżetowe zdecydowano się na opracowanie nowego czołgu XM-815, przemianowanego później na M1 Abrams. Czołg był zasilany silnikiem Continental AVCR V12 o mocy 1470 koni mechanicznych, a wersja niemiecka była zasilana silnikiem Daimler-Benz MTU MB873 KA500 o mocy 1500 koni mechanicznych. Tak potężne silniki pozwalały osiągnąć prędkość 72 km na godzinę przy masie 50 ton. W skład uzbrojenia wchodziły też karabin maszynowy kaliber 7,62 mm oraz działka automatyczne kaliber 20 mm montowane na dachu wieży. Następnie mamy czołg lekki T-92. Był amerykańskim czołgiem lekkim opracowanym w latach 50. przez Aircraft Armaments
Został zaprojektowany jako zamiennik cięższego M41 Walker Bulldog do desantu powietrznego, zachowując jednocześnie mobilność, poziom ochrony i siłę ognia tego ostatniego. Odsłonięcie radzieckiego czołgu lekkiego PT-76 pokazało, że przyszły amerykański czołg lekki powinien być w stanie pływać. Uczynienie T-92 czołgiem pływającym uznano za niepraktyczne, a program tego czołgu lekkiego anulowano w czerwcu 1958 roku. Czołg uzbrojono w armatę T-185E1 kalibru 76 mm oraz ciężki karabin maszynowy M2HB kalibru 12,7 mm, jak i dwa karabiny M37 kalibru 7,62 mm. Prędkość maksymalna to 56 km na godzinę przy masie zaledwie 18 ton. A taką prędkość daje silnik, który napędzał ten czołg. Był to 8-cylindrowy Continental AOI 628-1 z przeciwbieżnymi tłokami, generujący moc 340 koni mechanicznych. T-92 mógł przewozić aż 4 załogantów, co jak na dość małe wymiary było imponującą liczbą. Zbudowano tylko 2 prototypy tego czołgu. T-95 był amerykańskim prototypem czołgu średniego, opracowanym w latach 1955-1959. Czołgi te wykorzystywały wiele zaawansowanych lub nietypowych jak na tamte czasy cech, takich jak pancerz z rdzeniem krzemionkowym, nowe przekładnie i system kierowania ogniem Optar. Optar zawierał dalmierz elektrooptyczny i był zamontowany po prawej stronie wieży, a także był używany w połączeniu z gładkolufowym działem T-208 kalibru 90 mm strzelającym pociskami APFSDS. Działo, które miało sztywne mocowanie bez układu odrzutowego. Ponadto, chociaż czołgi zostały zaprojektowane z zawieszeniem belki skrętnej, zamontowano w nich zawieszenie hydropneumatyczne, a jeden z czołgów został wyposażony w turbinę gazową Solar Saturn w celu demonstracyjnym. Pancerz z rdzeniem krzemionkowym składał się z topionej krzemionki, która ma wydajność masową około trzykrotnie lepszą w porównaniu z ładunkami odkształcalnymi wyłożonymi miedzią, osadzonymi w płaszczu ze stali odlewanej. Wczesne penetratory APFSDS wystrzeliwane przez T-208 miały niski stosunek długości do średnicy, co było ograniczone przez ich kruchą konstrukcję z węglika wolframu o średnicy 37 mm. Chociaż miały wysoką prędkość początkową, wynoszącą 1525 metrów na sekundę. Dalmierz, a raczej system optycznego śledzenia, akwizji i pomiaru odległości T-53 emitował pulsujące wiązki intensywnego, ale niespójnego światła podczerwonego. Te niespójne wiązki łatwo się rozpraszały, zmniejszając skuteczność we mgle i deszczu i powodując wielokrotne powroty wymagające od strzelca identyfikacji prawidłowego dystansu po oszacowaniu odległości za pomocą wzroku. To w połączeniu z dużą podatnością na uszkodzenia konstrukcji zespołu nadajnika i odbiornika doprowadziło do porzucenia systemu Optar w 1957 roku. Nie znamy dokładnej liczby zbudowanych prototypów, ale znamy większość wariantów, w jakich T-95 miał się pojawić, a przedstawiają się one następująco. Oryginalny T-95, czołg z gładkolufowym działem T-208 kalibru 90 mm ze sztywnym montażem. Model E1, montaż z mechanizmem powrotu działa, działo T-208 kalibru 90 mm, uproszczony system kierowania ogniem. Model E2, wieżyczka z M48A2, gwintowane działo M41 kalibru 90 mm. Model E3, wieżyczka z T-54E2, gwintowane działo T-140, kaliber 105 mm. Model E4, wieżyczka z T-96, gładkolufowe działo T-210, kalibru 105 mm. Model E5, czyli tak naprawdę model E2, z licencyjną Royal Ordnance L7, oznaczenie USA 105 mm T-254E1, nigdy nie zbudowane. Konstrukcja wieżyczki używana w czołgu podstawowym M60. Wersja E6, wieża z czołgu T-96, 120 mm i gwintowana armata T-123E6, nigdy nie zbudowane.
E7, czyli tak naprawdę E1 ze 105 mm T254E2, nigdy nie zbudowana. Konstrukcja wieżyczki używana w czołgach M60A1 i M60A3. Model E8, czyli E2, z silnikiem wysokoprężnym 12V71T. Stanowisko testowe T95E8, czyli E8 z wieżą i 152 mm wyrzutnią XM81, używane w M60A2. Stanowisko testowe E8 typu Tube Over Bar. Stanowisko testowe T95E8 wyposażone w zawieszenie hydropneumatyczne. Model E9, czyli ponownie model E6, z silnikiem wysokoprężnym 12V71T, nigdy nie zbudowane. Model E10, czyli T95, z silnikiem wysokoprężnym VDS1100, nigdy nie zbudowany. E11, czyli E6, z silnikiem wysokoprężnym VDS110, nigdy nie zbudowany. Model E12, czyli ponownie E6, z dwumetrowym dalmierzem bazowym, pełnym systemem kierowania ogniem i silnikiem wysokoprężnym VDS1010, nigdy nie zbudowany. T118, bojowy wóz inżynieryjny, wyposażony w przedni lemierz spycharki, zespół podnośnika w kształcie litery A i działo burzące M57 kalibru 165 mm. I tym czołgiem kończymy okres zimnej wojny. Myślałem, że T95 zakończy erę maszyn z zimnej wojny w tym materiale, ale zrezygnowałem z tego pomysłu, ponieważ okres zimnej wojny tak naprawdę króluje, jeśli chodzi o ciekawe pojazdy, i w ten sposób kontynuujemy od maszyny M1 Abrams Block 3 Tank Test Bed, lub w skrócie M1 TTB. Był prototypem zbudowanym w 1983 roku w ramach programu Abrams Block 3 firmy Tacom, którego celem było ostateczne stworzenie M1A3 Abrams. M1 TTB był wyposażony w bezzałogową wieżę z gładkolufowym działem M256 kalibru 120 mm. Trzech członków załogi siedzących obok siebie wewnątrz opancerzonej kapsuły z przodu kadłuba oraz zestaw kamer i kamer termowizyjnych w celu zachowania świadomości sytuacyjnej załogi. Główne uzbrojenie było połączone z mechaniczno-automatycznym ładowaczem Megit i 44-nabojową pionową karuzelą amunicji wewnątrz kosza wieżyczki. Ten system mógł zapewnić stałą szybkostrzelność 10 pocisków na minutę i pomyślnie ukończył ponad 40 tysięcy cykli ładowania i rozładowania pocisków bez awarii podczas testów. Z powodu braku pełnoprawnej wieży załogowej i braku wewnętrznego pancerza pojazd ważył zaledwie 45 ton. Program anulowano po zakończeniu zimnej wojny, a jego jedyny prototyp jest obecnie eksponowany w kolekcji sprzętu pancernego i kawalerii armii USA w Fort Moore w stanie Georgia. Kolejnym ciekawym dla mnie prototypem Abramsa jest M1 Tamper, znanym również jako Attack System Demonstrator. Był to pojedynczy M1A1 wyposażonym w mocno zmodyfikowaną, nieopancerzoną wieżę czołgu M1A1, aby przetestować ekstremalną gładkolufową armatę XM-291 Attack, czasami nazywaną LW-120. Jest to potężniejszy zamiennik M-256, zdolny do strzelania zarówno jednoczęściową amunicją 120 mm, jak i dwuczęściową amunicją 140 mm. Przy czym konieczna była tylko wymiana samej lufy. Pociski 140 mm były zbyt duże, miały dwukrotnie większą objętość komory nabojowej niż M829 APFSDS i dwukrotnie większą energię wylotową, oraz były też zbyt ciężkie, aby mógł je przenosić ładowniczy, co wymagało zainstalowania mechaniczno-automatycznego podajnika kasetowego XM91. W 1988 roku i w latach 90. XX wieku Tamper przeszedł testy na poligonie w Aberdeen, gdzie wykazał się celnością równą działu podstawowego M1A1, ale też znacznie większą zdolnością penetracji pancerza. Na sam koniec zostawiłem sobie coś nowego, a mowa o General Dynamics Griffin. Była to seria opancerzonych pojazdów bojowych opracowanych przez General Dynamics Land System, w skrócie GDLS, dla Armii Stanów Zjednoczonych. Griffin jest pochodną rodziny pojazdów opancerzonych ASCOD,
która również została zaprojektowana przez GDLS. Griffin Technology Demonstrator został zaprezentowany na pokazach AUSA w 2016 roku. General Dynamics zaprezentował swój czołg Griffin Technology Demonstrator, w skrócie TD, jako rozpoczęcie rozmowy dla programu US Army Mobile Protected Firepower, w skrócie MPF. MPF to lekki pojazd gąsienicowy przeznaczony do zapewnienia wsparcia bezpośredniego ognia dużego kalibru dla zespołów inżynieryjskich piechoty. Podwozie Griffina 1 zaprezentowane na USA pochodzi z brytyjskiego programu Scout SV, obecnie nazwanego przez General Dynamics jako Ajax, ale z samym Ajaxem ma niewiele wspólnego, między innymi ma tylko 6 kół jezdnych. Spawana aluminiowa wieża jest uzbrojona w lekką armatę XM360 kalibru 120 mm, która została opracowana przez Army Research, Development and Engineering Center. Armata XM360 została opracowana w ramach anulowanego programu Future Combat System. Następnie powstał Griffin 2. Był oferowany w ramach programu Mobile Protected Firepower Army. Zgodnie z wymaganiami kalibru programu zawierał działo czołgowe M35 kalibru 105 mm i przeprojektowane podwozie. W grudniu 2018 roku GDLS zostało wybrane wraz z BA Systems do opracowania prototypów. GDLS zaprezentowało swój pierwszy prototyp w kwietniu 2020 roku, a propozycja BA M8 AGS została zdyskwalifikowana w marcu 2022 roku. W czerwcu 2022 roku GDLS wygrał konkurs programu Mobile Protected Firepower i otrzymał kontrakt o wartości ponad 1 miliarda dolarów. W czerwcu 2023 roku MPF został oficjalnie oznaczony jako M10 Booker, nazwany na cześć sierżanta sztabowego Stevena A. Bookera i szeregowego Roberta D. Bookera. Niektórzy oficerowie wojska i media zajmujące się obronnością nazywają pojazd czołgiem lekkim ze względu na jego konstrukcję i wygląd, chociaż urzędnicy armii związani z programem MPF uważają, że jest to całkowita nieprawda, ponieważ pojazd waży około 42 tony. Griffin 3 został po raz pierwszy zaprezentowany na wystawie Association of the United Army w Huntsville w Alabamie w 2018 roku. Był oferowany w ramach programu Army Optionally Manned Fighting Vehicle, w skrócie OMFV. Ta wersja, choć podobna pod względem wagi do Griffina 2, ma zmniejszone główne działo z kalibru 105 mm do tylko 50 mm systemu dział XM913. Jest wyposażony w system aktywnej ochrony Iron Fist APS firmy AMA Systems i system amunicji krążącej Switchblade firmy AeroVironment. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja Was jeszcze zapraszam na istniejący serwer Discord, do którego macie link w opisie. A jeśli chcecie zobaczyć materiał o którejś konkretnej maszynie, która pojawiła się w tym materiale, zapraszam do podzielenia się tym w komentarzach. Pozdrawiam.